CRKT. Dużo nowych modeli pokazało w tym roku. Jednym z nowych modeli, który się pojawił, jest nowy Pilar. Czyli troszeczkę chyba większa wersja poprzedniego Pilara. Bardzo, bardzo fajny nożyk z fliperkiem. Uważam, że kurczę jest słodki po prostu, no. Jest słodziutki po prostu, no. No, jaki wiesz co? Są chyba na Dzień Kobiet w przyszłym roku, coś takiego żonie kupiłem. A kolejnym nożem, który jest taki powiedzmy dość ekstrawagancki, tak? Czekaj, tylko muszę go złożyć, bo to nie jest takie... A, okej. Okay. To jest karambit. Ajajajaj. To już wiesz. Karambit od CRKT. Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, Chińczycy już mają go za 1/10 ceny wyprodukowane. Dokładnie, wygląda dokładnie tak samo. Widziałem już, poznałem na targach. Ale, znaczy, jestem fanboyem karambitów. To jest jak gdyby, wiesz, jedna rzecz. Ale pomysł jest zacny. Po rozłożeniu, naprawdę, naprawdę zacny pomysł. Super sprawa. Sio. Taki garniturowiec, nie? Zobacz. Najlepszy dla swaniaków chyba, nie? Albo wiesz co, żonie do torebki. Oczywiście tak. Wiesz co? Masz. O. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Bardzo elegancki. Bardzo elegancki nożyk. Zeszynowy. Nie będę wymawiał tej nazwy. Również bardzo ładny, smukły nożyk w stalowych okładzinach. Bardzo fajny grip tego flipera. Naprawdę, kurde, bardzo fajnie jest nacięty. Spoko, bardzo, bardzo fajnie. Nie za bardzo kumam ideę tego, bo jak to przestawiłem, czy tak, najpierw złożyłem ten nóż, jak to przestawiłem, to się wszystko rozpadło i ja bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Jak gdyby. No ale okej, okay, to co? So this is our field strip, which allows you to take the knife apart okay. without any tools. So okay. Undo this. Yes, and flip. And then flip. Now. Oh my god, man. Yeah. It's very simple. Yeah. Clean it up. Clean it up, yeah. Yeah. Super sprawa do tego, okay. Bardzo szybki sposób oczyścić to się. You gotta squeeze that part, right? Squeeze the pivot. Tighten. First one is screw and okay. And then it's back in business. Thank you so much. Bardzo fajna, a czy fajna? Nie wiem, czy jest taka potrzebna ta idea, no. Jak gdyby mam do tego wątpliwości, ale ktoś padł na to jako pierwszy, tak? Do zmywarki swoje noże. Co? No okej, no jak gdyby wiesz co, to chodzi o to, że to jest rzeczywiście proste do wyczyszczenia. Czy to się będzie sprawdzało na dłuższą metę? Właśnie o to chodzi, że czy ten mechanizm się nie będzie wyrabiał, wiesz, to jest jak gdyby pytanie. Okładzina jest z jakiegoś, nie wiem, to jest jakieś tworzywo, ale w takim feelingu, w takim poczuciu jest po prostu gówniana. Sorry, taka prawda, no jest kiepska w poczuciu, nie? Aczkolwiek to rozwiązanie oczywiście macie również tutaj. I tu niestety ta okładzina... Czekaj, bo tutaj już ktoś skrewił coś. O. To się już wyjdzie zapiąć nie chce na przykład, nie? To już się nie zapnie. No i oczywiście... Nie, to się nazywa jumpons. I to jest naprawdę kopyto. Ja pokaż go w dłoni, nie rozumiem chwilę. Dokładnie. I teraz jak go rozłożysz? No jak na nóż składany jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Czekaj. Chodźmy jeszcze tutaj, mamy jakieś nowości? Avant. Uważam, że bardzo fajny nożyk taki do noszenia na co dzień z odkręcanym fliperem.
z odkręcanym kołkiem, czegoś w rodzaju kołka. Natomiast no, flipper jak gdyby jest nieruszany, bardzo, bardzo fajny. Jestem ciekaw, z czego to jest zrobione. To jest z nowych modeli, a... Tak. O, co? Tu chyba ktoś delikatny przegiął ze szlifem. Czekaj, może? To też jest bardzo ładne. A, to jest z asystą otwierania. No mają takie pomysły różne dziwne. Wiesz, te tworzywa, które mają taki kiepski feeling, no. No wiesz co, tylko te tworzywa, kurde, one są takie w odczuciu, kurcze, niefajne, nie? No takie pomysły, wiesz, z przecinakiem do pasu, śrubokręty, nie? Z takim uchwytem, wiesz, normalne bity tu wchodzą, nie? Bryloczek. To jest prawda, zobaczymy w samochodzie, no. Ale wiesz, no to już jest klot, nie? I tyle z nowości na CRKD.